Broń Radom próbuje prawą stroną boiska, jeszcze jest szansa na dośrodkowanie i broni Bartosz Kaniecki, strzelał Bartłomiej Smuczyński, piękna akcja przeprowadzona zawodnika, jest już w polu karnym, Dziuba, wycofanie, Bartosiński uderza, jednak ta piłka przeleciała wysoko nad poprzeczką na własnym boisku, bezbramkowo, tymczasem broń Radom dośrodkowanie w pole karne, teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego i jeszcze Sokół, Bogołębski uderza jednak, no tak. Dośrodkowanie Szarpaka i szansa dla Sokoła Aleksandrów. Ta piłka jeszcze jest w polu karnym, Bogołębski. Bogołębski dośrodkowanie, Aleczyński dośrodkowanie. W pole karne wychodzi Bartosz Kaniecki i łapie piłkę Tomasz Bogołębski. Bogołębski i to była dogodna okazja na to, aby Sokół zdobył bramkę. Tutaj blokowany był Jakub Szarpak. Szarpaka, który teraz dośrodkowuje i jeszcze Maschera, ależ to była okazja na to, aby Sokół objął prowadzenie tutaj. Teraz strzał, jednak no tutaj łapie piłkę Konrad Zacharski. Szarpak, kolejne dośrodkowanie Szarpaka i teraz Adrian Dąbrowski i teraz okazja dla broni Radom, niewykorzystana tutaj. Do Lisa Lis, dośrodkowanie w pole karne, jeszcze przy piłce piłkarze Sokoła Aleksandrów, szansa na to, aby zdobyć gola, ale broni Konrad Zacharski. To będzie ostatnia okazja na to, aby strzelić zwycięskiego gola i tak też się dzieje. Broń Radom prowadzi w Aleksandrowie Łódzkim 1-0, a strzelcem gola grający z numerem 13 Elian Hernandez, który nie tak dawno pojawił się na placu gry.